ile tam by było, można by mieści się atomów i tak dalej, nie? Ale to jest jedna cząstka. Teraz, jeżeli porównamy to do wodoru, wodór jest najmniejszy we wszechświecie, prawda? To możemy go dużo zaaplikować sobie i jednocześnie każdy jego atom daje nam elektron. No czyli tak, wyobraźcie sobie, jaka jest ich efektywność antyoksydacyjna wodoru. Najlepsza, nie ma lepszego, nic. Tylko że no nie mówi się o tym głośno i ludzie jakoś tak podchodzą do tego, jak pies dojeżdża, z uwagi na to, zapewne na manipulację mediów, które, oczywiście, które że tak. mówią, to jest najlepszy antyoksydant i tak dalej, tyle ma orak tych wskaźników i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest, wiesz, bo wodór jest praktycznie za darmo. No bo to samo. Wodór jest za darmo. Możesz iść sobie kupić butelkę wodoru technicznego, takiego czystego, albo wytworzyć sobie z wody, też są wytwornice. Tylko że to nie jest. I jeżeli weźmiecie, macie butelkę z wodorem, tak. otworzycie normalną butelkę z wody, wsukniecie tam tylko suk i zamkniecie tą butelkę i potrząśniecie nią, zmierzycie redak, jest minus 350 natychmiast. No to samo się saturuje, okej? No to trzeba to robić. No tak, ale trzeba kupować wodę. Idziesz do gazów technicznych, kupujesz najczystszy wodór. Tak? I to jest sprzedawa? Ale czy to jest bezpieczne? Bo wodór jednak znaczy, jest... Bezpieczne jest o tyle, jeżeli to robisz w dużym pomieszczeniu, prawda? I niedużo tego robisz, bo jeżeli zostawisz tą butelkę otworzyć... Ja wodór... bym się bała w ogóle otworzyć tą butelkę z tym wodorem. Nie, tam jest jakiś zawór, jest, prawda? Aha. Puścisz i tak dalej do wody, potrząśniesz butelką, natychmiast masz antyoksydant. Coś podobnego. To jest takie zastępcze, jeżeli nie masz w kranie. Bo możesz kupić sobie granulę turmalinu magniezowego. O, nie mam zapisania. Turmalin magniezowy. Granulki dostaniecie kilogram, kosztuje chyba 5 dolarów w Chinach. A u nas się to kupi? Nie wiem. Z Chin sprowadzają. Magda, zapisz, ja sobie od ciebie odpiszę potem. To są takie granulki turmalin magnezowy. To jest kamień naturalny. Ach, to naturalny kamień. Tak, wszystko jest naturalne, aha. tylko że oni zrobili z tego granulki takie fajne. Żeby była większa powierzchnia styku. No. Okej? Okay? I to sprzedają. I masz takie granulki, bierzesz sobie takie sitko do parzenia herbaty, okay. Wsypujesz te granulki do tego sitka, wkładasz do szklanki, zamieszasz, policzysz do 10, wyciągasz i tam jest minus 200 w szklance. Kurczę. A gdzie ten turmalin do kupienia? No właśnie. Na AliExpress spróbuj. Na internecie. Ale taki... Może, żeby na sitko wsypujemy granulki, to zamaczamy w szklance, tak? Tak. A taki cały kamień to... Też będzie działał. Też będzie działał. Też magnez, jak pójdziecie... No, ale to tam jest magnez, a nie wodór. Chwileczkę. Też jest. Jak pójdziecie do fabryki metalowej czy gdzieś i powiecie, macie pręty magnezowe? Mamy. To utnijcie mi tam 2-3 krążki. Wrzucisz do szlanki, zamieszasz i też to samo. Ale to jest magnez. Tak. A wodór? A wodór jest w magnezu. Chemia się kłania. Mg magnez. No, a nie plus H2O równa się MgO plus H2. Ale to wtedy te granulki są jednorazowego użytku, że już do wyrzucenia nie można je potem nadać. Tak, aż się skończą, bo one się będą zmniejszać. No a gdzie kupić taki cały kamień? Nie wiem. No. Turmalin magnezowy gdzieś tam kupisz. No w internecie wszystko kupisz. A to człowiek nie ma zaufania do tego czasem internetu. To no, różne... A ja się tak nie znam. No, będę latami używać, pewna. Tutaj jest w tych granulkach, ponieważ tak jak wspomniałem, Mg plus H2O równa się MgO, czyli tlenek magnezu, plus wodór ulatnia się i saturuje wodę, dlatego mamy obniżony redox, bardzo prosto. Ale ten tlenek magnezu zostaje na tych granulkach.
Aha. I po jakimś czasie trzeba go usunąć, bo on oblepi to i nie będzie reakcji. A jak usunąć? A nie, trzeba zrobić 5% ocet i tą ten pojemnik, tą siateczkę z tymi granulkami zanurzyć, policzyć do trzech, wyciągnąć, wypłukać. Tam się tak zaburzy to wszystko. Zapisałaś? Ten tlenek magnezu. To pisz! Jak oczyścić tlenek magnezu? Tlenek magnezu. No to tutaj tak. Kupisz 10%. Zanurzyć. Musisz to na pół z wodą. Zanurzyć w 5% occie? Tak. Policzyć do 3, do 5, prawda? Tam się tak zabuzuje, reakcja się zrobi. Ten tlenek magnezu zejdzie z tych granulek. One są wtedy czyste. Wypłukać. I używać. I używać następny tydzień, dwa. Dobra. Bardzo proste. To taki najprostszy sposób, tani, prawda, żeby każdy mógł sobie to zrobić. Kiedyś, jak wspomniałem wam, że byłem pierwszym człowiekiem, który do Polski przywiózł pojęcie redox i generatory aktywnego wodoru, takie pałeczki, w których były właśnie te granulki. Aha, aha. I tośmy sprzedawali. Dzięki temu ludzie kupowali. To wrzucałeś do butelki, prawda? Okay. Nie trzeba było szczelnie zamykać, bo jak się nazbierało tam tego wodoru, to wypaliło, rozsadziło. Jednak. Zamknąć, on się tam, prawda, saturował i rana już miałeś minus 400. Na wszystko są sposoby jedne. Tak, to tak żeśmy stosowali na początku, doktor Pokrywka od tego zaczął też i tak dalej. Dopiero potem technologia się rozwinęła i przeszło się, ponieważ zapotrzebowanie na tą wodę i na aktywny wodór było, na spożycie aktywnego wodoru było dość duże, to powstały akurat inne sposoby, szybsze. Była potrzeba, no to znalazł się. To jest to samo się dzieje przy urządzeniach typu Kangen i tak dalej, które to robią elektrycznie. Okay? Czyli są magnezowe elektrody. Mhm. Jak przypuścisz prąd, to też się tam uwalnia ten wodór i saturuje tam wodę. Tyle, że jednocześnie to się, ponieważ te elektrody są pokryte, są zrobione z tytanu albo z platyny, to przy okazji te nanocząsteczki też idą do wody, te wypijam, dlatego to nie jest polecane. Ja preferuję ten turmalin, naturalny kamień, turmalin magnezowy, który jest zresztą w tych urządzeniach, co Andrzej ma, przy tych krenikach. W takich tubkach on tam jest i przez to przechodzi, dlatego mamy minus. Ej, to się wymienia, tak? Tak, i on przyjeżdża, to potem wymienia za 60 zł, prawda, i mamy następny rok. A jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć, jak ten wodór kupisz w sklepie, w butelce. To jest butla ciśnieniowa taka. No tak, no. Otworzysz. No i? I jak na przykład fajkę ktoś pali, obok, to co, wybuchnie? Nie, jeżeli, nie, on sam się pali na niebiesko. Jest on ten. Ale to jeżeli, niebezpieczeństwa, powiedz. Niebezpieczeństwa są takie, jeżeli saturacja tym wodorem będzie 6% w powietrzu, to wtedy wybuchnie następnie. 6%. No to musiałoby być dużo na całe powierzchnię. No pewnie. Jeżeli buteleczka cała wyleci, to nie będzie 6%. Nie, oczywiście, że nie. Musiałbyś dużą butlę mieć, napuścić wodoru, przejść i komuś podłożyć. Magnusia, zapisałaś wszystko? No dobra, to jeszcze raz, jak mamy ten gaz, to co z tego będzie? Tlenku magnezu. Że tą butlę, że ten wodór można kupić gdzieś tam. Płynnie, ale jak odkręcisz, to będę się bawić. Sam się robi taki. Tam, gdzie jest gaz, to ja się boję. No ja też mam takie obawy, ale jak mówi, że na całe pomieszczenie nic się nie stanie. Tak, butelkę, nie? I tam tą z butli i zamykasz ją na tyle. No właśnie, to chociażby ze względu na czyjeś bezpieczeństwo. A to myśmy tak na początku robiliśmy właśnie z doktorem Pokrywką. Próbowaliśmy również inhalować. Bezpośrednio. Dychać. Bezpośrednio.
a wodór. Rozrzedzone oczywiście maseczka i rozrzedzone z powietrzem, prawda? I co? Dozowany odpowiednio, wdychaliśmy i też można było uzyskać, bo jak, tak jak normalnie mocz jest około minus 30, ma redoks minus 30, krew ma około minus 200, a generalnie wszystkie płyny fizjologiczne w człowieku są około minus 50, minus 60, minus 70, jak człowiek jest zdrowy. Jak jest chory, zaczyna rosnąć do plusa. Okay? Czyli jest utleniami, oksydacją. I wtedy sprawdzaliśmy mocz, to mocz wyszedł do minus 300 po takim halowaniu. I nic wam nie było? Nie, oczywiście, że nic. To może tak to robić? Wodór jest neutralny. Przecież wiecie, jest neutralny. Jest paliwem życia. Mhm. Okay. No, ale najbezpieczniej jest ten turmalina. Tak, bardzo, bardzo bezpieczny. A to jeszcze raz powiedz, gdzie się kupuje ten wodór w butelce? Kto? Wodór, gdzie się kupuje? Gazy techniczne. Gazy techniczne. Nie, gdziekolwiek. Są takie sklepy, gaz? Tam, gdzie tlen i takie. Tak, to tlen w butlach, tam kupują, wszystko tam znajdziesz. Aha. Ja nie widziałem nigdy takiego. Ja też nie. Tak, butelki są takie małe. Takie. To nie jest sklep, to jest jakieś takie... To zakłady tak. Tak, nie, nie, hurtownia techniczna jakaś, hurtownia gazów technicznych. Gazy techniczne. Oni tam na w sklepach takie nie sprzedają. No właśnie, to jest niebezpieczne. Jak to nie wie, jak to użyć, to jest niebezpieczne. A ta woda sodowa taka kiedyś była w syfonach, to nie jest wodorem czasem? Tak? Nie, tam jest dwutlenek węgla. A nie można na przykład zrobić takiego syfonu z wodorem? Myśleliśmy z doktorem Pokrywką, ale nikt nie chciał nam zrobić tych nabojów. Tak. Myśmy o tym myśleli na początku, od razu. Zrobić to. No i ciach, i każdy dom ma. I każdy ma w domciu. Rozumiesz, nic się nie dzieje. Psu masz. Ale wszyscy się bali zrobić to te. Wybuchnie? No tych naboi, bo nabój musisz zrobić, musisz tam zapakować. No tak. I tu Czesi, wszyscy, i nawet ten, Chińczycy, wszyscy się bali. No to jest nie. No, tak bo jest taka jakaś obawa przed ale tym wodorem. Był to pomysł, był przedni dla nas. Także potem dopiero wszystko się skończyło na wodzie wodorowanej, którą teraz jest. I jak tu dodają? W fabryce po prostu. Maszyna dodaje. Na linii. Na linii przechodzi. Tak jak ta woda, ona jest tak. Oczyszczona obróconą osmozą, czyściusieńka. Potem jest gotowana. Czyli strukturyzowana? Tak. Potem jest gotowana. Potem jest... przechodzi, schładzana oczywiście, gotowana, schładzana, przechodzi przez urządzenie Grandera, czyli zmienia strukturę, rozdrabnia się ją. Daje się wodór, saturuje się wodorem, czyli bąbelki wodoru przechodzą przez to, i część zostaje, część ucieka. I potem idzie dalej, tak jak tu na tej linii technologicznej, potem idzie jeszcze przez stabilizator energetyczny. Przez orgon idzie. Orgon. Ale to, nikt nie ma takiego. Pół butelki tej zielonej wody dziennie? Nie. To tam mniej. Jak otworzysz, to już nie da. Ale nie, no bo to w domu każdy może się napić, nie? Że... Tak. Ale to wlać ją do innego zbiornika, żeby ta woda możesz. Przeszła? Jeżeli nie masz dobry... Dobry zawód. Czyli nie zakręt. Do otwartego naczynia. Nie, ucieknie. 3 godziny nie ma. No a tak prosto z tej butelki wypić? Też. Można. Tak, ale wczoraj mówiłeś, dobrze. Że jak się wleje do innego, to przechodzi na więcej. Tak, oczywiście. Ta mała butelka, ja próbowałem butlę 20-litrową że jakby dobrej wody, która miała na plusie 168 chyba. Wlałem jedną butelkę. Redoksu. Do plastiku. Tak, akurat miałem taki pojemnik. Te butle, co sprzedają do tych... do tej wody. Co się podstawia... Co się kupuje. Tak. Takie baniaki na górze kładziesz i masz taki dystrybutor wody. To do takiej butli. Tam jest około 20 litrów. Wlałem to. Przerzuciłem jedną w drugą stronę. Postawiłem, zmierzyłem, minus 40. Cała butla miała minus 40. Że 20 litrów zostaje mi na ten minus 40. Z jednej butelki.
No tak, ale musisz szybko ale wypić. Tak, no bo tam jest plastik. No właśnie, to trzeba wykąpać. Nie, nie, to nie nigdy ma. Nie dało. Jakieś 3 godziny trzyma jak w innej butelce. Nie, w butelce jak otworzysz butelkę, to ona trzyma parę dni, aha, do 7 dni. Aha, jak jest, jak jest nawet otwarta butelka, nie? Ale jak ją zakręcisz jeszcze, to ty też już zabierasz? 7, tak gdzieś do 10 dni. Ale jeżeli ją wlejesz do szklanki, to jest otwarta przestrzeń w szklance, to 3 godziny, 15 minut, 3 godziny i tak dalej. I to też wszystko zaczyna wracać do normy, czyli idzie w kierunku plusa. Ale ciągle, tak jak powiedziałem, jeżeli jest ciągle poniżej plus 200, to ciągle jest woda dobra. Ciągle jest dla nas... Plus 200. Tak. Plus 200 jest granicą oksydacji i redukcji. A jaki jak jest plus 215... Prawda? No to pokazywałem wam wczoraj. Chyba nie widziałam. To białe? Tak. To byśmy mieli na ten wodospad jechać, może ta z wodospadu. Ja już Jurek go kupił. Jurek, weźmiesz ten miernik na wodospad? Jak ile będzie dobra, to nabierzemy tej wody. 128 chyba dolarów. A tą wodę najlepiej tak, sobie rano. 400. To jest 500 zł około. Tutaj? Tutaj zapłacisz 800 i coś, bo wiesz, oni sprowadzają i zarabiają. No. A ja sobie w Stanach kupuję. Powiedz mi, to najlepiej rano tą wodę sobie tak. Rano. Rano. Jeżeli jesteś po jedzeniu 2 godziny, okay, 1,5-2 godziny po jedzeniu, też warto to wypić. Dlaczego? No już wam mówię, to się wszystko wiąże z... Czyli nie natrzo po jedzeniu? Natrzo, a potem też. Tak, natrzo rano. A można ją łączyć z czymś? Ba, tak, cytrynki możesz... Cytryna można? Tak. Ja tak zawsze robię. A jak ją podgrzejemy trochę? To a szybciej ci wodę ucieknie. Aha, czyli zimna. No, tak letnią taką, wiesz, pokojową. Jak dodasz, ja próbowałem z sodą, nie? Ale jak dodasz sody i dodasz jeszcze cytryny, to ten zaburzy się już go nie ma. A z sokami generalnie wyciskanymi można dodawać? Tak. Wodę jak dodasz do soczku, soczek jakbyś wziął, kiedy jest minus, jeżeli pójdziesz na ogród i jest arbus, który rośnie, jeszcze jest podłączony, rośnie, i weźmiesz ten miernik, uderzysz tam w niego i sprawdzisz, to ma minus. Mhm. To jest woda strukturalna minusowa. Redoks jest minusowy, okay? Czyli tam jest wodór. Jak pójdziesz na rynek, zielony rynek, i kupisz takiego arbuza, rozkroisz, przejdziesz do domu, włożysz, to nie ma już minusu. Bo odciąłeś go od zasilania, rozumiesz? I on tam gdzieś ileś leżał, utlenił się i tak dalej, i tak dalej. Jak jest świeży, to jeszcze tam trochę może. Ale rano na to i 2 godziny po posiłku, tak? 2 godziny po posiłku można wypić sobie, zwłaszcza jeżeli posiłek jest taki syty. Po obiedzie. Taki tak i system go musi długo z nim pracować, prawda? Czyli metabolizm jest taki zwiększony i bardziej aktywny, to wtedy w tym czasie, jak następuje tam spalanie w komórkach i tak dalej, jak to wszystko przebiega, cały ten proces, to wydziela się bardzo dużo wolnych rodników. Się spala. Przy spalaniu zawsze jest energia. I tam jest bardzo dużo tych wolnych rodników. To są doktor Pokrywka nazywa to i mówi, że to są rodniki hydroksylowe, najbardziej zabójcze dla nas. Możecie sobie wyobrazić, że jeżeli coś się pali, to jest tak, ciepło, czyli energia, którą nam potrzeba, czyli z tego pożywienia mamy energię dla nas. A ogień jest też jest energią, czyli mamy drugi benefit pozytywny i jest co jeszcze? Dym, nie potrzebny. Dym to jest to, co musimy usunąć, wydalić, bo masz COVID i tak dalej, tam nie masz komina, musisz to usunąć w jakiś sposób i to są te wolne rodniki hydroksylowe. Najbardziej dla nas zabójcze, ich jest 10% powstaje w komórkach, przy
pracy w mitochondriach i tak dalej, przy produkcji energii. I te 10% nas postarzy praktycznie. Im więcej pijesz wody antyoksydacyjnej. Jakąś rurkę sobie założyć. Z kominem można chodzić. No, dużo wodoru ucieka, jeżeli masz nieustabilizowany metabolizm, to dużo wodoru ucieka. Rozumiesz? Bąka puścisz i wodór ucieka. No puszczać jak najwięcej. Nie, chyba się nie puszczać. Nie, nie, nie puszczać. Tak. Bo jak wiesz. No ale jak trzymasz, też źle. Co? Jak przytrzymywać, tak. To też. Nie, trzeba prawidłowo jeść. A, no, no, rozumiesz, to o to chodzi, żeby tam nie było bałaganu. No ale fasolę zjesz i to makabra. No to jak ktoś, wiesz, to od czasu do czasu możesz puścić bąkę. I tak, i jak chcesz, też tego możesz zapalić, nie? Żebyś miał raduchę. Wiecie, że się to pali, prawda? Tam jest właśnie ten wodór. A jeszcze się zapytam jeszcze raz o te zielone buteleczki, czyli jakby taką butelkę wlać do piątki wody, takiej zwykłej wody z marketu. No minus 100 dostaniesz. To też można. Tak. To też będzie, nie musi być. Tak, ale musi mieć szklaną. Wlejesz do plastiku. A właśnie do plastiku chciałam się zapytać. Zapomnij. Źle będzie. Na parę godzin go tam nie ma już. Nie ma takich szklanych dużych, poszukałam. Ciężko. No nie ma. 5 litrowe są. Juri wziął, tam co stoi u mnie, też są 5 litrowe. Swoje takie, do kiszenia u góry. A, no tak. Nie, nie takie swoje z kranikiem na przykład, co są, nie? Są, takie tak, są też. Z kranikiem, też, tak? Tak, z kranikiem do soku. Takie beczułki fajne. No. A, no tak, ale nie kupisz tak. Wody produkowanej. Wody to nie kupisz, to kupisz. Sam galon kupisz, takie co stoi na stole. Nie, na soki takie. No, to na stole stoi niebieskie. To jest szklane, gotowe do tradycji hopoopono. Wejdziesz tylko, jeżeli chcesz komuś coś wybaczyć i tak dalej. Ktoś przyjdzie, kiedyś mu nabluzgałeś i tak dalej. Chcesz go poczęstować wodą, chcesz się przy okazji go przeproszę i tak dalej. Idziesz do słońca, to bierzesz ten fioletową wodę. Mówisz formułki. Z tradycji hopoopono, czyli wprowadzasz tam swoje wybaczenie, intencje i tak dalej. Wchodzi, wlewasz mu, wychodzi inny człowiek. Ale to teraz mówię o tej... Tak, tak. Ale każdą wodę możesz, jeżeli ona jest czysta informacyjnie, możesz w ten sposób wprowadzić do niej informację. Musi być czysta informacyjnie, to co mówiłem. Czyli najlepiej jak jest strukturyzowana albo plazmowana. Może być przygotowana też. Przygotowanie też wpłania informacji. A nie tak jak plazma oczywiście, bo plazma to jest energia pioruna kulistego, to natychmiast. Jak popatrzycie nieraz na błyskawice na niebie, one prosto nigdy nie idą. Zawsze tak, prawda? One po wodzie tam lecą. Po czym lecą? Po wodzie. Ale przez szybę przychodzi, nie? Ten piorun. Widziałeś o tym? Rozumiecie tam? Bo no, nigdy się nie zastanawiam, czemu to tak leci. No właśnie, i do wody tam nie. Po wodzie ono ono oczyszcza od razu nam wodę, którą potem wdychamy. Czyli... Dlatego nawet powietrze jest takie inne, jest czuć, aha, że jest coś inaczej. Po burzy. Tak, po burzy właśnie. I wtedy czyli mamy... Czyli tą plazmowaną też można do innej szklanej butelki z wodą trochę wlać? I też przejdzie, można, czy nie? Można dodać redox. Plazmowana? Tą niebieską plazmowaną. Tak, tak, tak. Ale jakbyś dodał do butelki, tak, nie wiem, masz litr butelki w szklanej butelce, dodajesz troszeczkę. Pół szlanki czy ileś i dodać. Też się tak, wychodzi. Ale musisz stuknąć ją i musi postać trochę. Okay. Ale to ona nie zmienia redoksu, ta plazmowana. Redoksu nie, ale zmieni strukturę. Strukturę. No. Pamięć przejmie. Jeszcze jak do niej powiesz coś, miłego, dasz swoją intencję i tak dalej. Ale już możesz mieć taką zredoksowaną, nie? No. To wtedy byłoby dobrze dodać trochę plazmy do zredoksowanej. Zredoksowana jest ta, jeżeli chodzi o wodę zieloną. Doktora Pokrywki zieloną, to ona jest strukturyzowana. A, już nie trzeba tej plazmy? Nie. Możesz dodać, oczywiście możesz dodać. Zaszkodzi. Z twoją intencją. Tam też możesz rzucić intencję do tej wody. Aha. Najprościej, żeby się nikt z ciebie nie śmiał i tak dalej. Nieraz się ludzie patrzą, o głupi gada do szklanki. Nie? Bo jak mamy w domu taką to bierzesz?
myślisz tylko to, myślisz i wprowadzasz w umyśle, konstruujesz myślokształt, czyli obraz, to co chcesz uzyskać. I potem otwierasz tą wodę i dmuchasz tego. Tyle. Tak to Tybetańczycy robią. Jak dmuchniesz na wodę, ona się tam zarusza, wszystko tam wejdzie. I potem pijesz. I potem pijesz. To ten Masaru Emoto badał tę właściwość. Tak, tak robią Tybetańczycy też. Jak pójdziesz po błogosławieństwo do Tybetańczyka, dasz mu wodę, to on otworzy i rzuci ci intencję i ci da. Patrzy ci w oczy, ci da. Jeszcze przekaz taki daje. Bardzo mam ci ludzie. Ja często jestem na wykładach w Wildze tybetańskich. Przyjeżdżają z Nepalu, z Tybetu. Dużo w teraz. Wildze? Gdzie jest Wilga? Proszę? Gdzie jest Wilga? Ku Warszawie. Jak się jedzie na Puławy. 821 droga czy coś tam. W lesie. Taka mała mieścina. Duże jezioro jest. Kiedy tam będzie? Jaka miejscowość? W sierpniu jest zawsze, jest tam taki, przyjeżdża bardzo fajny nauczyciel Wangal Rinpoche. On jest dedykowanym nauczycielem dla Zachodu. Napisał mnóstwo książek fajnych. Bardzo mądry człowiek. Bardzo dobrze wykłada. Po angielsku oczywiście, ale tam jest tłumacz, który jest już obeznany. Bardzo dobrze tłumaczy też. Ja siedzę i nie potrzebuję, no ale nieraz się tam poprawiam. No, nieraz coś bąknie inaczej. Oni mówią dziwnie, wszyscy Tybetańczycy i wszyscy Hindusi i tak dalej, jak mówią po angielsku, to jest masakra. Nikt ich nie rozumie. Trzeba ich po prostu osłuchać się najpierw, żeby ich potem zrozumieć. A idzie ich potem zrozumieć. A jak długo trwa taki pobyt w tej Wildze? To są retreaty. Retreat się nazywa retreat i w sierpniu jest zawsze, w sierpniu przyjeżdża właśnie Wangal Rinpoche, ale często przyjeżdżają. Ja byłem na dwóch takich retreatach, kiedy byli najwyżsi rangą z tradycji Bon. Tam jest cztery tradycje tybetańskie. To nie jest religia, tylko tradycja. Okay? Bon jest najstarsza. Bon to jest ta swastyka. Stamtąd Hitler wziął od nich moc. Tylko on ją przesunął tak. Bo oni mają w kwadracie normalnie, a on ją tak przesunął. Zrobił swoją. Ale stamtąd wziął moc i wszystkie ezoteryczne przetłumaczyli gdzieś tam wedyjskie sprawy i tak dalej. Oni bardzo dużo wiedzieli. Hitlerowcy bardzo dużo wiedzieli, jeżeli chodzi o ten. To użyli nie tak. Tak. To jest miejscowość Kuba? Wilga. Wilga. I dlatego potem wszyscy czmychli na Antarktydę. Okej, okay, i... A czemu na Antarktydę? Na Antarktydę, bo tam na Antarktydzie zapasem Antarktydy jest... Są inne ziemie. Jest też woda. Inne ziemie. Jesteśmy, mamy dużo połacz wody. Pod takim wieczkiem jesteśmy, taką przykrywką. To jest nasza ziemia, wszystko i tak dalej. A tam jeszcze otacza nas... Antarktyda nas otacza, dookoła. Bo ty jesteś płaskorzęcą w ogóle, nie? Znasz teorię płaskiej ziemi, dobrze. Ja nie wiem, czy to jest teoria, czy to jest prawda. No teoria jest Kopernika, to jest teoria. Bo pisze. No tak. 100% jest teoria. Nikt tego nie udowodni. Nigdy nie sprawdzi, że Ziemia się kręci tak i że jest okrągła. Woda nigdy nie jest okrągła. Ktoś zrobił wodę okrągłą, to ja uwierzę, że jest. Woda zawsze jest taka. Zawsze jest, Wasserwaga jest, nie? Zawsze jest płaska. A te przypływy skąd się biorą? Kto? Przypływy i odpływy. Bo mówią, że to Księżyc tą wodę tam przyciąga, nie? Nie, Księżyc i Słońce chodzą pod kopułą, tak. Księżyc, nie wiem, nie zastanawiałem się, jest tam wytłumaczenie i tak dalej. Księżyc, starczy, nagrywaj. Słońce ma
170 km. Są blisko. 350 km są. Może więcej. Może. Firmament jest około, chyba przed, w najwyższym miejscu przed 700 km. 700 km. Takie bajki, że tam wiesz, też sądy lecą, wiesz, tam do Słońca, czy do na Marsa jakiegoś i tak dalej. Bzdury totalne. Wymysł NASA. Manipulacja ludzkością. Żebyśmy uwierzyli, że jesteśmy tacy. Nic nie znaczymy. Jesteśmy do niczego, okej? Okay? To jest co? Naprawdę. W jaki sposób? No, mamy zdjęcia, nie? Kto ma zdjęcia? No, pokazują nam zdjęcia. Pokazują. Okej, okay, pokazują zdjęcia. Pokazują nam zdjęcia, że jest okrągłe, nie? Bo jeżeli tu staniesz, tu. No i księżyc też widzisz. Nie. Jeżeli tu staniesz przy tym budynku, widzisz go kanciasty, tak? No. Weźmiesz obiektyw szerokokąt, to on będzie taki. Nie, no ja rozumiem, że można zrobić różne zdjęcia, ale... Nie ma innej możliwości zrobienia zdjęcia z góry. Dlaczego? Bo jeżeli Ziemia ma średnicę 13 tysięcy kilometrów, bo tak ma, prawda? Chyba wiecie o tym. No. Średnica Ziemi jest 13 tysięcy kilometrów. Tysięcy! No może... No, no. Najwyżej, co można polecieć, to jest 300-350 kilometrów tam jest. No może 400 latają też. 350 jest stacja, ponoć. Ta... jak jej tam... No, ta stacja kosmiczna, no tam... Co nie, nieraz udają, że tam stamtąd transmitują coś, prawda? 350 kilometrów. Jeżeli tu jest... 13 tysięcy. Centrum budowy odporności immunologicznej. Jelita. Ok? Także tutaj w tym wypadku, jeżeli oczyścimy te jelita, nie należy zapomnieć o odnowieniu flory bakteryjnej. Natychmiast. Ok? Czyli kapustę, prawda, jogurty i tak dalej. Najlepiej swoje roboty. Czasem są dobre probiotyki, takie probiotyki Narine są, potem są taka cała gama probiotyków, które można sobie od czasu... Narine teraz jem. Tak? I wtedy, jeżeli zasiedlimy z powrotem po tych całych operacjach oczyszczania, jeżeli zasiedlimy jelita nowymi bakteriami, nie musimy się martwić o odporność. One same o to dbają. I teraz tak. Dlaczego odporność w jelitach? Wczoraj wam wspomniałem... Wczoraj wspomniałem wam o wodzie z aktywnym wodorem i tak dalej, z ujemnym redoksem, czyli dawcy elektronów. W całej immunologii w jelitach to, co jest najważniejsze, wytwarzane przez te drobne ustroje i tak dalej, to jest właśnie wodór. No właśnie, ten wodór. Okay? Ponieważ dzień w dzień mówiłem wam, że wodór jest paliwem życia, tlen jest mordercą. Ale tak się mało mówi o tym wodorze. A, bo jest tajemnica Polichinella. Jakby każdy wiedział o tym, to by ludzie byli o wiele zdrowsi. Nikt by nie chodził do maściarzy i maściarze by nie mieli pracy. A jak nie by nie mieli pracy, to by strajkowali, prawda? I tak dalej. Okay. W Chinach jest tak, że lekarz dostaje pieniądze od pacjenta, dopóki jest zdrowy. Tak. I to jest dobre. Prosty sposób. Prosty, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli wdychamy dzień w dzień 500 litrów tlenu, czyli utleniamy się totalnie,
to organizm jako nas taki najlepiej samouzdrawiający się system musi wytworzyć przeciwwagę tego. Co jest przeciwwagą? Wodór. Okay. Dlatego w jelitach wytwarza się codziennie, jeżeli dobrze się odżywiamy oczywiście. Odżywiamy się naturą, nie z pożywieniem spółek sklepowych i tak dalej, to wtedy jelita są zdolne i jeżeli mamy oczywiście dobrą florę bakteryjną, to te bakterie i tak dalej potrafią wytworzyć około 15 litrów wodoru w naszych jelitach. Dziennie? Tak. O, kocy. I te 15 litrów wodoru amortyzuje nam to spalanie, które nam funduje tlen, który wdychamy. Mhm. Okay? Dlatego się tak nie starzejemy. Jeżeli mamy mniej wodoru, a więcej tlenu, szybciej się starzejemy. I u każdego to, wiesz, widać. Jeżeli ktoś... ci ludzie, co wegetarianie, co jedzą, prawda, świeże tak i wszystko, to widać po nich, że oni mają całkiem inne cele i starzeją. I humor inny. Tak, i starzeją się wolniej. Okay? Dokładnie. Wytwarzają, ich bakterie wytwarzają o wiele więcej wodoru. Ci, co nie mają takich możliwości, to tak jak już wspomniałem, woda redox, czy taka zamontowana w domu, z kraniku, czy kupowana, jeżeli kogoś stać, też to nam zrekompensuje, prawda? Ten brak tego wodoru. Ale generalnie nie trzeba jeść badziewia, tylko trzeba jeść to, co nam daje Stwórca. To, co jest żywe, to, co ma energię. Wszystko jest energią i całe nasze życie polega na wymianie elektronów, wymianie energetycznej. Jeżeli coś jest przetworzone, podejrzewam, nigdy tego nie mierzyłem, naukowcy może to zrobili, to jeżeli byśmy sprawdzili, to stamtąd z tego niewiele zyskujemy, z przetworzonych rzeczy. Zresztą bo to jest martwe wszyscy wszystko. Dietetycy i tak dalej, oni rekomendują jedzenie zdrowe, prawda, a nie przetworzone. Przetworzonych jest bardzo dużo wolnych rodników, które potem trzeba zlikwidować, czy zdeaktywować, prawda? Wodorem. Najlepiej wodorem. Jest polecanych antyoksydantów i bardzo szeroko one są reklamowane, prawda, i tak dalej, to antyoksydacyjne, to, wszystko jest antyoksydacyjne. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, co jest najbardziej, tam mają jakiś wskaźnik nawet, jakiś, jeżeli chodzi o efektywność antyoksydacyjną, ORAC się nazywa, lub coś w tym rodzaju, mierzą w każdym razie, to można zmierzyć, ale jeżeli weźmiemy na przykład łańcuch witaminy C, który jest taki długi, składa się tam z różnych elementów, to ta część oksydacyjna to jest ostatni element tego łańcucha, czyli jedna cząstka w dużej witaminie C. Ta cząstka jest duża, nie wiem,